Podczas gdy heroldzi wojenni pomykali ku Cardwell jako posłowie króla Marka do króla Artura, Izolda posłała tajemnie do Tristana giermka swego, płowowłosego Perynisa, wiernego słuszkę. Perynis pobiegł przez las, unikając zdeptanych ścieżek, aż dotarł do chatynki leśnika Orli, gdzie od wielu dni Tristan nań czekał. Rynis oznajmił, co zaszło. Nowy podstęp zdrajców, termin sądu, godzinę i dzień naznaczony. Rycerzu. Pani moja zaleca, abyś w oznaczonym dniu pod szatą pielgrzyma, tak zręcznie przebrany, aby cię nikt nie mógł poznać, bez broni znalazł się na białej równi. Aby się dostać na miejsce sądu, trzeba jej przebyć rzekę w łodzi. Na przeciwnym brzegu, tam, gdzie będą rycerze króla Artura, zaczekasz na nią. Bez wątpienia wówczas będziesz mógł przyjść jej z pomocą. Pani moja lęka się dnia sądu. Pokłada wszelako ufność w przychylności Boga, który już zdołał ją wyrwać z rąk trędowatych. Wracaj do królowej, miły, dobry druhu Perenisie. Powiedz, iż spełnię jej wolę. Owóż panowie mili? Kiedy Pyryni zwracał do Tintagieru, zdarzyło się, iż spostrzegł w zaroślach tegoż samego leśnika, który niegdyś, zdbawszy uśpionych kochanków, zdradził ich królowi. Jednego dnia, będąc pijany, pochełpił się swą zdradą. Ten człowiek, wykopawszy w ziemi głęboką jamę, okrył ją zręcznie gałęźmi, aby łowić wilki i dziki. Ujrzał sługę królowej skaczącego ku niemu i chciał uciekać, ale Perynis przypchnął go nad brzeg pułapki. Szpiegu, któryś sprzedał królowę, czemu uciekasz? Zostań tu w podle grobu, któryś sam wykopał tak skrzętnie. Kij ze świstem zakręcił się w powietrzu, kij i czaszka strzaskały się razem, i Perynis, płowowłosy wierny sługa, pchnął nogą ciało do jamy okrytej gałęźmi. W dniu naznaczonym na sąd król Marek, Izolda i baronowie Kornwali podjechawszy aż ku Białej Równi przybyli w pięknym porządku nad rzekę. Ustawieni na drugim brzegu rycerze Artura pozdrowili ich lśniącymi sztandarami. Przed nimi, siedząc na urwistym brzegu, nędzny pielgrzym zawinięty w burkę, z której zwisały muszle, Wyciągnął drewnianą miskę i ostrym, a żałośliwym głosem domagał się jałmużny. Robiąc tęgo wiosłami, barki koronwaliskie zbliżały się do brzegu. Skoro już miały lądować, Izolda spytała otaczających ją rycerzy. — Panowie, jakoż będę mogła dosięgnąć twardej ziemi bez zmaczania długich szat w tym bagnie? Trzeba by, aby który przewoźnik mi pomógł. Jeden z rycerzy krzyknął na pielgrzyma. Przyjacielu, podkasz burkę, wejdź do wody i przenieś królowę. Jeśli wszlako nie lękasz się, człowieku przygięty i schorowany, ugiąć w pół drogi pod ciężarem. Człowiek wziął królowe w ramiona. Rzekła mu po cichu, przyjacielu, później jeszcze ciszej potknij się i padnij na brzegu. Przybywszy na brzeg, zachwiał się i upadł, trzymając królowę w ramionach. Giermkowi i żeglarze, chwytając wiosła i barki, przegnali precz nieboraka. Zostawcie! rzekła królowa. Z pewnością długa pielgrzymka osłabiła go. I odczepiając zapinkę ze szczerego złota, rzuciła ją pielgrzymowi. Przed namiotem Artura rozciągnięto na zielonej trawie bogaty kobierzec z nicejskiego jedwabiu. Relikwie świętych dobyte z pózder i szkatu były już narządzone. Wielebny gowen. Żyrflet i Kasztelankę strzegli ich. Królowa, pomodliwszy się do Boga, zdjęła klejnoty z szyi i rąk i dała je biednym żebrakom. Odczepiła purpurowy płaszcz i cienką, lśniącą opończę i rozdała je. Oddała łańcuch i brosze i trzewiki wykładane kamieniami. Zachowała na ciele jeno jasną suknię bez rękawów – i z obnażonymi ramionami i stopami kroczyła przed obu królów. Dokoła barnowie patrzyli na nią w milczeniu i płakali. Koło relikwii płonął stos. Drżąca wyciągnęła rękę ku relikwiom świętych i rzekła. Królu Lokri i królu Kornwali, Wielebny Gowenie, Wielebny Ke, i wielebny żyrflecie, i wy wszyscy, którzy będziecie mymi ręczycielami. Na te ciała świętych i na wszystkie ciała świętych będące we świecie przysięgam, że nigdy mąż zrodzony z niewiasty nie trzymał mnie w ramionach prócz króla Marka, mego pana i tego ubogiego pielgrzyma, który przed chwilą upadł oto w waszych oczach. Królu Marku. Zalita przysięga ci wystarcza? Tak, królowo. I niechaj Bóg objawi swój prawdziwy sąd. Amen, rzekła Izolda. Zbliża się do stosu, blada i drżąca. Wszyscy milczeli. Żelazo żarzyło się. Wówczas zanurzyła gołe ramiona w ognisku. Chwyciła sztabę żelaza, przeszła dziesięć kroków niosąc ją, następnie, odrzuciwszy, rozciągnęła ramiona w kształt krzyża z otwartymi dłońmi, i każdy widział, iż ciało jej było zdrowsze niż śliwka świeżo urwana ze śliwy. Wówczas ze wszystkich piersi wielki krzyk uwielbienia podniósł się ku Bogu. Kiedy Tristan Wróciwszy do chaty leśnika Orri, odrzucił kostur i zdjął z siebie burkę pielgrzyma, poznał jasno w sercu, iż nadszedł dzień, aby dotrzymać wiary zaprzysiężonej królowi Markowi i oddalić się z kraju Kornwalii. Czemu ociągał się jeszcze? Królowa usprawiedliwiła się, król miłował ją, czcił. Artur w potrzebie ująłby się za nią i od tej pory żadna, zdradziecka sztuka nie mogła nic przeciw niej. Po co dłużej krążyć w okolicy Tintagieru? Narażał próżno życie i życie leśnika, i spokój Izoldy. Tak, trzeba jechać. Ostatni to raz pod suknią pielgrzyma białej równi uczuł ciało Izoldy w swych ramionach. Trzy dni jeszcze zwlekał, nie mogąc się oderwać od kraju, w którym żyła królowa. Ale kiedy przyszedł czwarty dzień, pożegnał się z leśnikiem, który mu dał gospodę i rzekł do gorwenala: Miły nauczycielu, otoć godzina długiej podróży. Pójdziemy ku ziemi walijskiej. Puścili się w drogę smutno w nocy. Ale droga szła wzdłuż sadu ogrodzonego palami, gdzie niegdyś Tristan oczekiwał miłej przyjaciółki. Noc lśniła się czysto, na zakręcie drogi, niedaleko palisady ujrzał, jak wznosi się na jasnym niebie krzepki pień wielkiej sosny. Miły nauczycielu, czekaj w pobliskim lesie, wrócę niebawem. Gdzie idziesz, szalony? Czy chcesz bez litości szukać własnej zguby? Ale już śmiałym skokiem Tristan przesadził o stroku z palów. Przyszedł pod wielką sosnę koło schodów z jasnego marmuru. Na co zdałoby się rzucać do źródła misternie strugane wióry? Izolda nie przyszłaby już. Gipkim i ostrożnym krokiem, ścieżką, którą niegdyś bieżała królowa, ośmielił się zbliżyć do zamku. W komnacie swojej, w ramionach uśpionego Marka, Izolda czuwała. Nagle przez uchylone okno, w którym igrały promienie księżyca, wniknął do izby głos... Słowika. Izolna słuchała dźwięcznego głosu napełniającego czarem noc. Głos podnosił się, żałosny i taki, iż nie masz serca dość okrutnego, że nie masz serca mordercy, które by się nie rozczuliło. Królowa pomyślała, skąd pochodzi to śpiewanie? Nagle pojęła, ach, to Tristan, w lesie moreńskim dla mojej uciechy udawał ptaki śpiewające jedzie i oto jego ostatnie pożegnanie jak on się skarży rzekłbyś słowik kiedy żegna się z wielką żałością z końcem lata przyjacielu nigdy już nie usłyszę twego głosu melodia zaczęła drgać jeszcze potężniej ach czegoż żądasz abym przyszła nie przypomnij sobie pustelnika ogryna i przysiężone śluby zamilcz Śmierć czyha na nas. I cóż mi śmierć? Wołasz mnie, żądasz mnie. Idę. Wyplątała się z objęć króla. Narzuciła płaszcz podbity futrem na ciało niemal nagie. Trzeba było przejść przez sąsiednią komnatę, gdzie każdej nocy dziesięciu rycerzy czuwało kolejno. Podczas gdy pięciu spało, pięciu innych pod bronią, stojąc u drzwi i okien, wyglądało zewnątrz. Ale przypadkowo wszyscy byli uśpieni. Pięciu na łóżkach, pięciu na podłodze. Izolda okroczyła rozsypane ciała, odsunęła wrzeciądze. Pierścień zadzwonił – ale nie zbudził żadnego ze śpiących. Przekroczyła próg i śpiewak umilkł. Pod drzewami bez słowa przygarnął ją do piersi. Ramiona ich zaplotły się mocno do ciał i aż do świtu, jak gdyby związani pętami, nie popuścili się z objęć. Mimo króla i mimo stróżów, kochankowie wiedli swe wesele i swoje miłowanie. Ta noc oszaleniła kochanków. I w dnie, które nastąpiły, gdy król opuścił ten tagiel, aby sprawować roki w łubinie, Tristan, wróciwszy do leśnika Orli, ważył się każdego ranka, w jasny dzień, wkradać przez sad aż do komnat niewiast. Sługa któryś zdybał go. I poszedł do Andryta, Denoalena i Gondwana. Panowie, zwierz, o którym mniemaliście, że jest przepłoszony, wrócił do legowiska. Kto? Tristan. Kiedyś go widział. Dziś rano i dobrze poznałem. I tak samo jutro, o możecie oglądać go z przypasanym mieczem, z łukiem w jednej ręce, a dwojgiem strzałów w drugiej. Jak go ujrzymy? Przez pewne okno, mnie wiadome. Ale jeśli go wam wskaże, co dacie? Fund srebra. Będziesz najbogatszym z obwiesiów. Zatem słuchajcie, rzekł sługa. Można zajrzeć do pokoju królowej przez wąskie okno, które wznosi się w górze komnaty, wybite bardzo wysoko w murze. Ale wielka zasłona rozciągnięta przez izbę zasłania otwór. Niechaj jutro jeden z was wejdzie śmiało do sadu. Niech utnie długą gałąź głogu i zaostrzy ją na końcu. Niech wespnie się wówczas na wysokie okno i wbije gałąź jak rożem w materię. Będzie ją mógł wtedy uchylić lekko i możecie upiec mnie żywcem, panowie, jeśli poza zasłoną nie ujrzycie tego, co on powiedział. Andret, Gondwan i Denelo Allen prawowali się, który pierwszy zażyje tego radosnego widowiska. Zgodzili się wreszcie przyzwolić najpierw Gondwanowi. Rozstali się. Jutro o świcie mają się zejść z połem. Jutro o świcie, mili panowie. Strzeżcie się Tristana. Nazajutrz, wśród nocy jeszcze ciemnej, Tristan opuściwszy chatę leśnika Orli, przyczołgał się do zamku popod gęste krzewy głogów. Kiedy wychodził z zarośli, spojrzał przez gałęzie i ujrzał gondwana, który nadchodził ze swej kwatery. Tristan rzucił się z powrotem w głogi i przycupnął w zasadzce. Ha! – Boże spraw, aby ten tam, który się przysuwa, nie spostrzegł mnie przed sposobną chwilą. Z mieczem w garści czekał go. Ale przypadkiem Gondwan obrał inną drogę i oddalił się. Tristan wyszedł z zarośli zawiedziony, napiął łuk, wycelował. Niestety tamten był już poza odległością strzału. W tejże chwili, jadąc powoli ścieżką truchtem na małym karym koniku, przybywa z daleka Denoalen, wiodąc ze sobą dwa wielkie psy gończe. Tristan czatował nań ukryty za jabłonią. Ujrzał go, jak szczuł ogary, aby wytropiły dzika z chaszczów. Ale nim psy wytropią zwierza z Bajora, pan ich otrzyma taką ranę, że żaden lekarz nie zdoła go wyleczyć. Kiedy Denualen znalazł się przy nim, Tristan odrzucił burkę, skoczył, wyprężył się naprzeciw wroga. Zdrajca chciał uciekać na próżno. Nie miał czasu ani krzyknąć, ranisz mnie, spadł z konia. Tristan urzezał mu głowę, obciął warkocze, które wisiały dookoła twarzy i schował do pludrów. Chciał je pokazać Izoldzie, aby ucieszyć serce przyjaciółki. Niestety, myślał, cóż stało się z Gonduhanem? Wymknął się czemuż nie mogłem mu wygodzić tą samą zapłatą. Wytarł miecz, schował do pochew, przykrył trupa pniem drzewa i zostawiwszy krwawiące ciało, pośpieszył z kapturem na głowie ku miłej. Gondwan Wyprzedził go do Tyntagielskiego zamku. Już wdrapawszy się na wysokie okno, wbił pręcik głogów w zasłonę, rozsunął lekko połacie materii i patrzał do wnętrza pięknie wysłanej komnaty. Zrazu ujrzał jedynie Perenisa, później Brangien, trzymającą jeszcze grzebień, którym właśnie skończyła czesać królowe o złotym barkoczu. Ale Isolda weszła, potem Tristan. Miał w jednej ręce bzowy łuk i dwie strzały, w drugiej trzymał dwa długie warkocze z głowy człowieka. Zrzucił płaszcz i piękne jego ciało ukazało się. Izolda jasnowłosa skłoniła się, aby go pozdrowić. Gdy się prostowała, podnosząc głowę ku niemu, ujrzała padający na kotary cień głowy gondwana. Tristan rzekł: Widzisz te piękne warkocze? To włosy Denoalena. Pomściłem cię na nim. Nigdy już nie kupi ani sprzeda tarczy, ani włóczni. Dobrze to panie. Ale napnijcie ten łuk, proszę was, chciałabym zobaczyć, czy łatwo się napina. Tristan, zdumiony na pół rozumiejąc, napiął łuk. Izolda wzięła jedną z dwóch strzał, założyła na Spojrzała, czy struna dobra i rzekła szybkim i cichym głosem. Widzę rzecz, która mnie rani. Mierzysz dobrze, Tristanie. Rozkraczył się na nogach, podniósł oczy i ujrzał na szczycie zasłony cień głowy Gondwana. Niech Bóg, rzekł, prowadzi tę strzałę. Rzekł. Odwraca się ku ścianie, puszcza. Długa strzała świszcze w powietrzu. Ani kobus, ani jaskółka nie pędzi tak chyżo. Przebija... Oko zdrajcy, przeszywa mózg, niby miąż jabłka, i zatrzymuje się drgająca o czaszkę. Bez krzyku Gondwan zwalił się i spadł na ostry bal. Wówczas Izolda rzekła do Tristana: Uchodź teraz, przyjacielu mój. Widzisz, zdrajcy znają twe schronienie. Andred został przy życiu. Opowie królowi. Nie masz już bezpieczeństwa dla ciebie w chatynce leśnika. Uchodź, przyjacielu. Perynis, sługa wierny, ukryje ciało w lesie tak dobrze, iż król o nim nie posłyszy, ale ty uchodź z tego kraju dla twego zbawienia, dla mego. Tristan rzekł, jakoż będę mógł żyć. Tak miły Tristanie, życia nasze są splecione i spojone z sobą, a ja jakoż będę mogła żyć. Ciało ostaje tu. Ty masz moje serce. Izoldo, przyjaciółko moja, jadę nie wiem do jakiego kraju, ale jeśli kiedykolwiek ujrzysz pierścień z zielonego jaspisu, zali uczynisz o co poproszę przez niego, tak wiesz o tym. Jeśli ujrzę pierścień z zielonego jaspisu, ani wieża, ani zamek warowny, ani zakaz króla nie przeszkodzą mi spełnić woli przyjaciela. Będzie li to rozsądek czy szaleństwo. Miła, niechaj Bóg urodzony w Betlejem ci odpłaci. Miły, niech Bóg cię strzeże.